Dzień dobry. Jogurt prawdopodobnie wywodzi się z Indii, a jego historia sięga aż 3000 lat wstecz. Masowa produkcja rozpoczęła się jednak dopiero na początku XX wieku w Paryżu. Jogurt naturalny Maluta został wyprodukowany według tradycyjnej receptury z mleka zagęszczonego. Charakteryzuje go łyżeczkowa konsystencja przypominająca serek a także pełny, a jednocześnie lekki, kwaskowaty smak i aromat. 100 g omawianego produktu dostarcza 114 kcal, 7,8 g tłuszczu, w tym około 5 g nasyconych kwasów tłuszczowych, 3,5 g węglowodanów i tyleż samo cukrów, a także około 7,5 g białka. Jogurt jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka. Zawiera ono wszystkie aminokwasy egzogenne w odpowiedniej ilości. Aminokwasy te muszą być, muszą być dostarczane wraz z pożywieniem, bo organizm ludzki nie jest w stanie ich wytworzyć. Warto przy tym podkreślić, że brak lub zbyt mała ilość chociaż jednego z nich zaburza całą gospodarkę białkową organizmu. Omawiany jogurt dostarcza też wapnia, fosforu Witaminy B2 i B12 oraz żywych kultur bakterii jogurtowych. Bakterie te usprawniają procesy trawiane. Dzięki nim bowiem możliwe jest trawienie resztek pokarmowych, które nie uległy degradacji w jelicie dzięki, co zwiększa też wchłanianie składników mineralnych i witamin. Analizowany jogurt niemal nie zawiera laktozy. Dlatego może być swobodnie spożywany przez osoby z nietolerancją na ten cukier. Jogurt naturalny Maluta idealnie sprawdzi się salo lub jako dodatek do lekkich dressingów, sosu, zup, a nade wszystko w połączeniu z owocami i płatkami zbożowymi.